Starmia, Rysławniczanka, Chojnice 0-1. No nie zasłużyliście na tą porażkę. Mnogość sytuacji podbramkowych. Zdecydowanie częściej gościliście pod bramką przeciwnika. Trudno skomentować takie spotkanie. Spróbuj. No, na pewno miło słyszeć takie słowa od Ciebie i myślę, że tutaj od wielu ludzi na stadionie, że na porażkę myślę, że na pewno nie zasłużyliśmy. Stworzyliśmy sobie sytuację. Chojniczankę praktycznie wyłączyliśmy z ich najlepszych atutów, jakie mieli. Zrzemnęliśmy się przy jednym stałym fragmencie przy aucie i straciliśmy bramkę, ale myślę, że poza tym cała drużyna wspaniale w defensywie się zachowywała. Jako kolektyw wyglądamy rewelacyjnie. Bardzo ciężko stworzyć nam sytuację, bardzo ciężko strzelić nam bramkę. Chojniczance się to udało, chwała, no to jest lider, ale my się na pewno nie mamy czego wstydzić. No, sytuację stworzyliśmy i myślę, że czy Alex, czy Kamil, czy Krzysiu, Drzazga nie wykorzystali tej sytuacji. Nie mam do nich kompletnie pretensji, ponieważ znajdują się w nich, to jest najważniejsze, a bramki będą wpadały, jeżeli będziemy mieli tę sytuację. Krzysiu z niczego zrobił nam mecz w Głogowie, teraz nie trafił, nic się nie dzieje, głowa do góry, on będzie pracował cały tydzień ciężko i tak jak każdy z nas i za tydzień jedziemy do Olsztyna po kolejne 3 punkty, bo nadal Starmielec musi walczyć o to, żeby się utrzymać w tej lidze i my będziemy walczyć o to do końca.